Hej, cześć, siemano, z tej strony Lakemere, witajcie w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Oczywiście Wiedźmin 3 i po drodze tutaj, jadąc przeszukać gniazdo Gryfa, spotkałem kogoś z jakimś kuścikiem, tak więc prosił, co ten pan od nas chce? No, chciałeś porozmawiać, tak? Co się stało? Potwory! Potwory z bagiem! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem, no to mam za swoje. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że Wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. No co taka zdziwiona mina? No, wybierałem się do Czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić. Myślałem, że może wy. Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieść ją, błagam. Poszukam. Niech będzie, idę. Jeśli znajdę tę skrzynkę, dam znać. Sprawdźmy zatem. No tego jeszcze nie zrobiliśmy, tak więc nie próbuję. No zróbmy sobie to. Podoba mi się tutaj podział tego właśnie na... A, dobra. O, zaczyna się burza. No posłuchajcie tego. Drzewa normalnie łamią się. Zobaczcie, jak się wyginają. Coś pięknego. Są jakieś ślady wozu. Ślady wozu. Zjechał bagna. Są gazy. Ciekawe, czy te gazy wybuchają. Weźmy sobie może płyn, żeby nas tak nie obili. No jest i wóz jakiś. Jest i wóz. Jest naszpikowany strzałami. Ciekawe. Warto się tu dokładniej rozejrzeć. No, tam widzę już przeciwników, ale dobra. No, jeszcze mamy płyn, więc... Proszę bardzo, zwłoki. Prosto w szyję. Dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. No chodź. No dobra, słuchajcie, przed chwilą mi się umarło. Tak więc, no cóż, to było ekspresowe, powiem tak. No i tutaj musimy zbadać. Wóz jest naszpikowany strzałami. Ciekawe. Warto się tu dokładniej rozejrzeć. Słuchajcie, najpierw coś sprawdzę, dobrze? Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Chciałbym bestiariusz, tu pojady i utopce. Igni na nich bardzo ładnie działa. A z alchemii czy ja mogę zrobić jakiś olej? Nie mogę. Nie mogę, bo nie mam tych składników. No nic nie mogę tak naprawdę. Ten miecz w dłoń. Weźmy igni. Znajdźmy jakiegoś utopca.
Ja jest tutaj w miarę blisko. O, jest i skrzyneczka chyba. To musi być ta skrzyneczka, o której mówił. Zachlapana krwią ludzką. No, a tutaj mamy jeszcze zwłoki. Prosto w szyję. Dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. Chciałbym bardzo was tu zabić, wiecie? No, biją mi miłosiernie mocno. Pięknie, ładnie weszło. Dobra, chodźmy jeszcze na tego następnego. Tu więcej ich już nie widzę. Można byłoby się ich pozbyć, co nie? Gdzie jest ten płyn? Ożeż ty! Ej, nic nie widzę! Co to miało być? Nie wiem, czy to wybucha. Nie, nie wybucha. No proszę bardzo. Coś tu widziałem. Coś tu było. Coś taką jakby skrzyneczkę widziałem, coś. Tam są wilki, wilki też nie chcą mi bić. O, proszę bardzo, jest coś. Te wilki strasznie blisko. No i jak się tego pozbyć? Czy to zadziała? Proszę bardzo. Czyli wiemy już, jak pozbywać się gazu. Dobra, zbierzmy jeszcze to. Byśmy coś zjedli i się napili. I robimy stąd wypad. Ale będziemy musieli porozmawiać z kolegą. O, gazu się pozbądźmy. Ładnie to wygląda. Nie wiem, co ludzie narzekają na tę grafikę. Mi się tam podoba. Ale tu jest jeszcze jakiś domek. No, tu nie zajrzę, jeśli dam radę. No, dajesz, wybuchaj. No się nic nie stało. No dobra, nie to nie. Musimy porozmawiać, kolego. O, i co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę. A także kogoś, kto wyglądał na woźnicę, ze strzałą w szyi. Na tych bagnach nie ma driad, a utopce i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Innych podejrzanych brak, więc stawiam, że... Uważaj, za tobą! Co za mną? Kto? Nic za mną nie ma. Jestem wiedźminem, usłyszałbym. Tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą, jak u kłamcy. Zobaczmy, czy lepszy z ciebie jeździec niż oszust. No proszę bardzo, jak się potoczył kwestik. Nie spodziewałem się tego.
Łotka, ale co ja mam? Zrzuć kupca z konia, tak? Zatem gońmy go. Nie wiem tak naprawdę jak go zrzucić, ale... O, proszę bardzo. To zabiłem go. Trzeba go stąd zabrać. Miałem go zrzucić. Ale nie bardzo wiem jak. Pobudka! Widzisz? A. Kłamstwo ma krótkie nogi, choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś za jeden. I czemu napadłeś na ten wóz? Starszy szeregowy Jan Germer, Temerski 6 Pułk, 2 Kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do czarnych. A leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Później to może przeżyją, jeszcze zawalczą wolną północ. To jest dopiero trudny wybór. Bo zabrać go nie chcę, ale chciałbym go puścić, ale teraz pytanie, czy dać mu leki, czy nie. No jakbyś mnie nie oszukał, bym cię puścił z lekami. Puszczę cię, ale leki zachowam dla siebie. Nilfgaard i tak was znajdzie i wybije. Po co się mają marnować? Weź się udła. To wypad, dziadu. Leć mi stąd. O, jest i nasz kunik. Siadaj. No dobra, słuchajcie. To takie krótkie zadanie poboczne. Nie można niestety z konia zebrać. Krótkie zadanie poboczne. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że takie krótkie wam przypadną do gustu. Wyrywkowe misje plus właśnie takie odcinki. Polowanie na grypa podzielone na kilka odcinków. Mam nadzieję, że wam to przypadnie do gustu. Jeszcze raz się powtórzę. Tak więc cóż, trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o ocenie. Najlepiej łapce w górę. Trzymajcie się. Pa, pa.